Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym 81. spotkaniu. Czas z Marią Bucardi, czyli ze mną w środę, dzień Merkurego. Naturalnie, inspiracja, motywacja i komunikacja. Nasze dzisiejsze spotkanie i w słońcu, i w deszczu. Czy nie jest to symboliczne? Dwa przeciwieństwa, które się wzajemnie uzupełniają. I tak dokładnie jutro temat naszej 81. ceremonii. Połączenie przeciwieństw, transformacja, przemiana Twojego życia w jeszcze lepsze i w jeszcze piękniejsze. Nasza jutrzejsza 81. ceremonia ma bardzo wyjątkową energię. Będzie to więc spotkanie znów bardziej energetyczne niż teoretyczne, dlatego przygotuj się idealnie. Oczyść wszystko w Tobie, możesz zażyć kąpieli, możesz po prostu przeżyć ten czas ze mną jako taki moment święta. Taki moment niesamowitego połączenia z energią wyższą, z energią światła, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym niezwykłym miejscem mocy. Nasza jutrzejsza 81. ceremonia odbędzie się naturalnie w magicznej oazie, bo jest to jeden z ostatnich kroków przemiany i transformacji, czyli przejścia na inny, wyższy i bardziej pozytywny poziom w Twoim życiu. 81. spotkanie to oczywiście również kreatywność, to piękno, spełnienie, radość i obfitość. Mamy bowiem ósemkę, czyli energia Wenus, co już naturalnie kojarzy się z tą delikatnością, równowagą, harmonią, nieskończonością, gdzie każdy koniec jest jednocześnie nowym początkiem, to może nieograniczonych możliwości, czyli bardziej energia żeńska. Natomiast mamy również jedynkę, czyli 81. Seria 80. spotkań, gdzie tą podstawową energią jest energia Wenus, ta energia żeńska, czyli bardziej taka socjalna, oddana, opiekuńcza, delikatna, niezwykła. Ale mamy również jedynkę, czyli energia bardziej męska, aktywna, dynamiczna, takiej pełnej świadomości, Twojej siły, Twojej mocy. I dokładnie te dwie energie, dwa przeciwieństwa zostaną połączone, by stworzyć jedność, by stworzyć całość. Nasza jutrzejsza 81. ceremonia ma bardzo wyjątkowe znaczenie, ponieważ oznacza to, że ostateczne rzeczy negatywne odchodzą, czyli wszystkie blokady, wszystkie zahamowania, krępujące Cię więzy, wszystko to, co już do Ciebie nie pasuje, co powinno pójść swoją drogą i zrobić miejsce dla tego, co nowe i pozytywne. Zawsze coś musi odejść, by powstało wolne miejsce i to nowe i pozytywne mogło to wypełnić. Jutrzejsze spotkanie ma również taki wydźwięk niesamowitego połączenia z energią wyższą, z energią źródła, niezależną od religii naturalnie, wszechobecną i wszechmocną. Daje Ci to poczucie zaufania w to, że ten nowy czas będzie bardzo piękny, bardzo pozytywny i pewne rzeczy oczyszczą się i nadejdą te nowe, te świetliste, te idealne dla Ciebie, zgodne z Tobą. Nasza jutrzejsza 81. ceremonia będzie również dotyczyła związków z innymi ludźmi, by popatrzeć na Twoje życie z tej wyższej perspektywy i symbolicznie tak jak moja dzisiejsza przyjaciółka, bransoletka z sokolego oka, by mieć ten sokoli wzrok, by widzieć wszystko, widzieć więcej, wszystkie szczegóły, by idealnie coś zmienić, przemienić, aby podjąć właściwe decyzje, takie, które będą miały te pozytywne skutki. I popatrzenie na związki ze wszystkimi ludźmi, czyli nie tylko z ukochaną osobą, z bliską Ci osobą, z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi, ale ogólnie wszystkie połączenia z innymi osobami z przeszłości, z teraźniejszości i jak chcesz te związki przemienić w przyszłości.
naturalnie, by były one pozytywne, by pozwalały Ci wzrastać, pozwalały Ci się rozwijać i by takie spotkania z innymi ludźmi miały dla Ciebie to, co najlepsze, na co zasługujesz. Bardzo proszę, sprawdź, czy Twój dostęp do jutrzejszej ceremonii jest jeszcze aktywny, aby uczestniczyć w transmisji w tym momencie, czyli na żywo, ale również by uzyskać dostęp do wszystkich poprzednich spotkań, potrzebujesz dostęp miedziany, srebrny lub złoty. Wybierz ten, który jest dla Ciebie idealny. Zawsze możesz go zmienić, przemienić na inny, mniejszy lub większy, w zależności od potrzeby. W Twoim miejscu mocy po lewej stronie masz Twój aktualny plan dostępu. Tam jest oczywiście plan bezpłatny, dlatego dzisiaj bierzesz udział w naszym spotkaniu na mojej stronie www.bukardimaria.com. Lub jeżeli będziesz oglądać to spotkanie na serwisach społecznościowych, to przejdź na moją stronę. Zawsze w opisie filmu jest link, by założyć sobie Twoje konto i tam masz wszystkie opis wszystkich korzyści oraz oczywiście jedną z moich ulubionych i uważam najlepszych książek, Jak rozmawiać z aniołami, masz w Twoim miejscu mocy oraz aktualne przesłania na dany czas i dostęp do wszystkich naszych spotkań w środę, czyli tych motywujących i inspirujących. 81, czyli połączenie przeciwieństw, połączenie energii żeńskiej i energii męskiej, które tworzy coś nowego. Dlatego dzisiejszym naszym tematem naszego spotkania są oczywiście związki. I będziemy to kontynuować jutro na naszej ceremonii, ale z innego punktu widzenia, bardziej tego energetycznego, aby coś przemienić, coś pozytywnego dokonać w tych wszystkich związkach, w które jesteś zaangażowana, czy jesteś zaangażowany dokładnie w tym momencie. Związki z innymi ludźmi, czyli to, gdy otwieramy się na ten świat, otwieramy się na wspólne doświadczenie czegoś tutaj i teraz. Jakie są związki z ludźmi w Twoim otoczeniu? To jest taka inspiracja i motywacja dzisiejszego dnia. Popatrz na związek z ukochaną osobą, związek z rodzicami czy z każdym z rodziców, związek z wychowawcami, związek ze znajomymi, z przyjaciółmi. Dlaczego jesteś w tym związku? Czy daje Ci to coś pozytywnego, czy raczej jest to oparte na takim wzajemnym zniewoleniu, że trzeba, że to jest konieczne? Popatrz bardzo obiektywnie, tak jak sokół, z góry na każdy z Twoich związków. Gdyż nadszedł czas, aby albo zmienić i przemienić dany związek, by pozwalał Ci on wzrastać, rozwijać się, czyli w pełni światła, w pełni słońca, realizować Twoje marzenia i Twoje cele. I nadszedł również czas, aby uwolnić się od wszystkich związków, które w jakikolwiek sposób Cię blokują, hamują, obniżają Twoje wibracje, obniżają Twoją motywację do życia czy do działania, czy w jakikolwiek inny sposób wpływają na Ciebie negatywnie. Czyli nadszedł czas, by również uwolnić się od takich wzajemnych zależności. Jestem z Tobą, bo mam z tego korzyści, albo jestem z Tobą, bo tak trzeba. Spotykamy się, bo jest to już naszą tradycją, mimo tego, że czujemy się wzajemnie niedobrze. To jest niesamowity czas szczerości, by popatrzeć na związek z każdym innym człowiekiem obiektywnie. Co on Ci daje? Dlaczego jesteś w tym związku? I czy jest to dla Ciebie pozytywne? Czy wzrastasz, rozwijasz się? Czy dodaje Ci to tych skrzydeł, aby realizować siebie, Twoje marzenia i Twoje pragnienia? Czy też jesteś w tym związku, bo czujesz jakiś przymus? I to znasz na pewno z Twojego życia, z Twojego otoczenia. To są również związki, na przykład małżeństwa, które są ze sobą, ponieważ trzeba wychować dzieci, mimo tego, że czują się ze sobą źle, to jednak dla jakiegoś obowiązku poświęcają siebie. To są wszystkie związki zależności, że jeden partner pracuje i utrzymuje drugiego partnera, mimo tego, że czują się już razem niedobrze, że do siebie nie pasują, to jednak jest to zniewolenie na przestrzeni materialnej czy finansowej.
To są wszystkie związki oparte na takim wzajemnym przywiązaniu się do ciebie, czyli zazdrości, zawiści, że jesteś tylko dla mnie, a gdy otwierasz się na inną osobę, to będę cię nienawidzić, prześladować, śledzić i karać, będę cię karać za to, że twoja energia płynie do kogoś innego, a nie tylko do mnie. To jest bardzo ważny czas w życiu każdego z nas. Dlaczego? Bo jeżeli jesteśmy uwikłani w takie połączenia, w takie związki, również związki karmiczne, czyli z poprzednich wcieleń, które ciągną się jeszcze za nami do tego miejsca, do tego życia, to nie możemy w pełni realizować siebie. Nie możemy być w pełni sobą, nie możemy w pełni realizować naszego powołania. Czy korzystać z tego bycia tutaj i teraz na ziemi, czerpać z tego życia pełnymi garściami. To jest bardzo ważny czas, by oczyścić sferę związków, wszystkich związków, by nareszcie ruszyć do przodu w pełnej wolności, szczęściu i spełnieniu. Bez takich ukrytych zobowiązań, bez takich bezsłownych umów, które nas zniewalają lub do czegoś zmuszają. Bo każdy moment, gdy się do czegoś zmuszasz, każdy moment, gdy robisz coś przeciwko sobie, to stracony czas. A ten czas tutaj i teraz na ziemi, w tej inkarnacji, w tym ciele jest ograniczony. Wykorzystaj więc ten czas idealnie, by czegoś później nie żałować. I to jest również taki czas, gdy patrzymy na nasze życie i nasz związek z nami samymi. Czyli jak się czujesz sam z sobą czy sama z sobą? Czy ten związek jest pozytywny? Czy też nie? Jak rozmawiasz sam z sobą, sama z sobą? Jakich słów używasz, gdy mówisz do siebie? Czy są one dobre i pozytywne, czy też negatywne? Jaki jest twój związek z życiem? Czy czujesz się w tym byciu tutaj i teraz naprawdę dobrze? Czy czujesz, że jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie, z właściwymi osobami i idziesz drogą szczęścia, spełnienia, miłości, obfitości, zdrowia? Czy też nie? Jaki jest twój związek z energią twojego otoczenia? Czy czujesz się w tym otoczeniu dobrze? Czy też źle? Czy to otoczenie cię wzmacnia, dodaje ci skrzydeł, dodaje ci inspiracji, motywacji, czy też nie? I tutaj na sam koniec warto również popatrzeć na związki z ludźmi, z którymi masz kontakt bardziej telepatyczny, bardziej taki pośredni, czyli jakie filmy oglądasz, jakich osób słuchasz, jakie osoby cię inspirują, jakie cię motywują, a jakie, gdy oglądasz te filmy, gdy słuchasz ich słów, gdy czytasz ich artykuły, cię dołują. To jest również kolejne przesłanie, aby uwolnić się od tych wszystkich artykułów, filmów, przesłań od ludzi, którzy obcinają twoje skrzydła, a otworzy cię na to, co nowe i pozytywne, czyli na wszystkie osoby, które cię motywują, inspirują, które pozwalają ci się bardziej rozwijać. Tutaj taką inspiracją i motywacją naszego dzisiejszego spotkania jest: bardzo proszę, wróć do naszych starszych ceremonii. Szczególnie te ostatnie ceremonie z serii 70 są bardzo ważne, mogą ci niesamowicie pomóc w wyznaczeniu granic, w tym otrzymaniu tej świadomości, że jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie, w tym zrozumieniu praw, które królują tutaj na ziemi, praw, które są obecne wokół nas we wszechświecie, które pomogą ci poczuć twoją własną wartość, które pomogą ci nawiązać piękny związek z twoją duszą wyższą, związek z energią źródła, z energią wszechświata, ale również związek z ludźmi, którzy cię wspierają i którzy cię motywują do działania, do tego, co piękne
i pozytywne. Pamiętaj, 80. spotkania to siła kreatywności. Stwórz więc z Twojego życia to, co najpiękniejsze. Możesz to zrobić. I dlatego są nasze spotkania, dlatego są nasze ceremonie. Wracaj do tych starszych spotkań, wracaj do tych starszych ceremonii, a zobaczysz, że zmienią coś w Twoim życiu i ta zmiana będzie tak piękna i tak pozytywna, że gdy popatrzysz za rok na ten czas tutaj i teraz, to uśmiechniesz się i powiesz: dziękuję siły wyższe, dziękuję energią wszechświata za to, że było mi dane uzyskać te przesłania i zmienić coś w moim życiu na jeszcze piękniejsze i jeszcze bardziej pozytywne. To wszystko ma niesamowite znaczenie, bo zmieniasz coś w Tobie, zmieniamy coś w nas, zmieniamy coś wokół nas, zmieniamy coś na ziemi i zmieniamy coś we wszechświecie. Każde nasze spotkanie i w środę, ale szczególnie każde nasze spotkanie w czwartek, czyli każda nasza ceremonia, nazwijmy ją tak, ponieważ ma ona specyficzny przebieg energetyczny i teoretyczny, ma niesamowite znaczenie dla Twojego życia. Dlatego, by poczuć Twoją siłę, poczuć Twoją moc, poczuć, że wszystko jest możliwe i wszystko leży w Twoich rękach. Trzeba tylko wiedzieć jak. Każda ceremonia jest kolejnym kluczem wtajemniczenia, jest kolejnym narzędziem, które staje do Twojej dyspozycji i możesz wykorzystać je, by zmienić coś, przemienić, przetransformować, by każdy dzień był pełen szczęścia, każdy dzień był pełen radości, każdy dzień był jeden, jedyny i niepowtarzalny, najpiękniejszy, jaki możesz stworzyć. Jedną z Waszych ulubionych ceremonii jest ta, która odbyła się w Słowenii i gdzie mieliśmy takie niesamowite połączenie nad tym niezwykłym stawem, w którym odbijały się te cudowne skały, gdzie mieliśmy takie piękne towarzystwo kaczuszek, gdzie mieliśmy ten ryk jeleni, to towarzystwo również jeleni. Ta ceremonia w tej chwili jest Waszą ulubioną i wcale się nie dziwię, bo muszę Ci się przyznać, że sama bardzo często do niej wracam. Oglądamy ją z moim ukochanym i czujemy tą energię jeszcze raz, jak wszystko zgrywało się w odpowiednim momencie, w odpowiedniej wibracji. I muszę Ci się przyznać, że chyba jest to moja ulubiona ceremonia, taka, do której będę wracać i za rok, i za dwa, i za trzy, bo tak jak mówiliśmy o tym ostatnio, że dzisiaj jesteś zupełnie inną osobą niż miesiąc temu, niż tydzień temu, niż rok temu, niż nawet kilka godzin wcześniej, bo cały czas wzrastamy, cały czas się zmieniamy i nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, czyli dzisiaj, oglądając ceremonię, która odbyła się tydzień temu, miesiąc temu, czy nawet rok temu, widzisz to wszystko innymi oczyma. Rozumiesz to inaczej, czytasz pomiędzy wersami. I to jest najpiękniejszym doświadczeniem i dla mnie osobiście spełnieniem mojej misji, mojego powołania bycia tutaj i teraz. Bycia tym pośrednikiem pomiędzy energią ziemi i energią nieba, uzyskania tych przesłań od siły wyższej, przyjęcia ich do tego ciała materialnego, przekazania ich słowami w naszym cudownym polskim języku do Ciebie, do bycia tutaj i teraz, przekazania tych wskazówek i jednocześnie bycia takim pośrednikiem w tym, że możesz coś pięknie zmienić w Twoim życiu i tutaj na teraz, tutaj i teraz na ziemi. I to, czego dokonujemy w tym momencie, ma również bardzo wyjątkowe znaczenie, bo nie przez przypadek Twoja dusza jest dokładnie tutaj i teraz w tym momencie. Nie przez przypadek urodziłaś się, urodziłeś w tym kraju, mówisz tym językiem. To wszystko ma ukryty sens. I gdy to zrozumiesz i te ceremonie służą właśnie temu, by to zrozumieć, zobaczysz, że ten proces, w którym jesteś,
jest niesamowitym doświadczeniem. Twoja dusza chciała tego wszystkiego doświadczyć. Twoja dusza chciała wziąć w tym udział, zebrać te doświadczenia, dokonać czegoś tutaj na ziemi i iść dalej. Dlatego krok po kroku inspiruj się każdego dnia, motywuj się każdego dnia i twórz z twojego życia to, co najpiękniejsze. Niech każdy dzień będzie podarunkiem niebios. Niech każdy dzień będzie dla ciebie takim spełnieniem we wszystkich dziedzinach. Uwolnij się od tego, co nie daje ci radości, co nie daje ci spełnienia, co nie daje ci obfitości, co nie daje ci uczucia pewności siebie, twojej siły, twojej mocy. By to stare odeszło i zrobiło miejsce dla tego, co nowe i co pozytywne. I na sam koniec odpowiem jeszcze na kilka waszych pytań, które pojawiły się w ostatnim czasie. Pierwsze dotyczą książek z ceremoniami, gdzie każda ceremonia jest przepisana na papierze, czyli czarno na białym, i można będzie do nich wrócić w postaci książki, czyli zabrać tą książkę ze sobą. To jest bardzo wyjątkowa akcja, nazwijmy to tak, którą przygotowuję i która wkrótce ujrzy światło dzienne, ponieważ, jak wiesz, do tej pory większość moich książek była dostępna w formie e-booków, czyli wersji elektronicznej. Dlaczego tak jest? Jeżeli znasz moją osobę, to wiesz, że dla mnie najważniejsza jest Matka Ziemia i że każda książka powstaje z papieru, a papier to nie coś, co spadło z wszechświata, tylko to drzewa. To te najpiękniejsze istoty, które są obok nas, tutaj na ziemi. Dlatego dopiero gdy znalazłam wyjście z tej sytuacji, by każda książka, która powstaje z drzewa, była jednocześnie nowym drzewem, i o tym dowiesz się wkrótce, to dopiero od tego momentu te książki będzie można zakupić, otrzymać i fizycznie mieć przy sobie z tą świadomością, że ta książka powstała z drzewa, z części drzewa, ale kupując tą książkę, jednocześnie posadziłaś czy posadziłeś drzewo w magicznej oazie, czy w innych oazach natury, które w tym momencie tworzę tutaj na ziemi. Już mówiłam o tym wiele miesięcy temu. Pamiętasz, że przygotowuję coś, co obejmie te wszystkie oazy natury pod swoje opiekuńcze skrzydła. I w tym momencie jest to już wszystko gotowe, ma swoją formę fizyczną i dlatego kolejnym krokiem jest stworzenie książki. Jedna książka, która powstała z drzewa, z części drzewa, będzie jednocześnie nowym posadzonym drzewem tutaj na ziemi. Czyli każdy koniec jest jednocześnie nowym początkiem. Z pewnością w ciągu roku pojawią się dwie książki, ponieważ jedna ceremonia to około 6 stron A4, czyli w formie książki, w formacie A5 to będzie około 12 stron, czyli w jednej książce nie zmieści się więcej niż seria 30 ceremonii z moim komentarzem i z moim takim spojrzeniem głębszym na dany cykl. W ciągu roku będą to na pewno dwie, dlatego przygotuj się już na to, że jeżeli chcesz posiadać tę ceremonię w wersji papierowej, to każdego roku możesz posadzić dwa drzewa w zamian za otrzymaną książkę. Możesz oczywiście posadzić więcej drzew, jeżeli tak czujesz, ale te dwa drzewa będą minimum wymiana, by każdy koniec był jednocześnie nowym początkiem. Pytaliście mnie również o rytuał nowego początku, czyli Święto Światła 21 grudnia. Tak, ten rytuał jest już dostępny i to jest bardzo wyjątkowy moment.
czyli przesilenia zimowego, gdzie te dni od tego 21 grudnia znów będą dłuższe, a noce krótsze, czyli symbolicznie jest to narodzenie się Słońca na nowo. Znasz to nawet z naszej religii panującej, czyli Boże Narodzenie. Wcześniej było to właśnie Święto Światła, Święto Jule w tych starych kulturach, czyli narodzenie się na nowo Boga, Słońca, najwyższej energii. I taka energia będzie nam towarzyszyć w czasie naszego rytuału. Jest to rytuał wspólny oczywiście. I bardzo proszę, po zamówieniu tego rytuału przygotuj dla mnie idealną wizję Twojego życia na rok 2020, czyli co pragniesz osiągnąć w każdej dziedzinie, czy i w dziedzinie miłości, i w dziedzinie finansowej, i w dziedzinie kariery. Ogólnie w życiu materialnym i niematerialnym, byciu tutaj i teraz, czyli takim celem może być również wzrost osobisty, rozwój duchowy, aktywacja Twoich zdolności wyższych, Twoich ukrytych talentów. To wszystko opisz dla mnie, najlepiej w osobnym liście, które wyślesz już po zamówieniu rytuału, i tamte wszystkie rzeczy w punktach bardzo proszę opisz jak najbardziej dokładnie, ponieważ do rytuału ja już kilka dni wcześniej się przygotowuję, gdzie każdą listę analizuję, przygotowuję dla każdej osoby jej szczególne miejsce energetyczne w tym naszym spotkaniu. Dlatego oczywiście ilość miejsc jest ograniczona, ponieważ te moje fizyczne możliwości również są ograniczone. Dziękuję, widzimy się jutro na naszej 81. ceremonii. Niech dzisiejszą inspiracją i motywacją będzie: popatrz na Twoje życie, na wszystkie związki ze wszystkimi ludźmi. Czy one Cię budują, czy one dodają Ci energii, motywacji, inspiracji i możesz rozwinąć Twoje skrzydła, czy też są to związki oparte na zniewoleniu, blokadach, jakichś niewypowiedzianych umowach. Jeżeli tak, to nadszedł czas, aby się od nich uwolnić, by zrobić miejsce dla tego, co nowe i pozytywne. Na jutrzejszej ceremonii będziemy kontynuować ten temat przemiany i transformacji. Bardzo wyjątkowa energia, która pozwoli Ci otworzyć się na ten świat, popatrzeć na wszystko w zupełnie inny sposób i zdać sobie sprawę z tego, jakie możliwości dokładnie teraz stoją do Twojej dyspozycji, jak się z tą energią połączyć i jak ją wykorzystać, by Twoje życie było jeszcze lepsze i jeszcze piękniejsze. Dziękuję. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia za tydzień. Twoja Maria Bucardi. I na sam koniec jeszcze odpowiedź na pytania, które pojawiły się w ostatnim czasie. Jak czują się nasi podopieczni w magicznej oazie, czyli i normalne stworzonka, i stworzonka tak zwane domowe, i stworzonka tak zwane hodowlane, które spędzają tutaj swój czas do końca swojego życia, są szczęśliwe, są bezpieczne i mogą realizować siebie i czuć swoją wolność i niezależność. Mają się wszystkie idealnie. Wszystkie są zdrowe, szczęśliwe, spełnione. Oczekiwały mojego powrotu z niesamowitym utęsknieniem i te pierwsze godziny spędziliśmy razem na takiej niesamowitej radości. Wszystko jest idealnie. Plus dodatkowo mamy dwa nowe stworzonka. Jest to Solai i Betty, czyli dwie malutkie koteczki, które urodziły się w czasie mojej nieobecności. Mają się również dobrze, mają malutki problem z chorobą wirusową oczu, ale już krok po kroku od 2 dni zajmuję się nimi i w tym momencie już mają oczka otwarte i wszystko wraca do równowagi i harmonii. Z całego serca jeszcze raz dziękuję za wszystkie piękne listy, wsparcie energetyczne, wsparcie również finansowe dla magicznej oazy i wszystkich moich podopiecznych. I jest to bardzo, bardzo piękne odczucie, że robimy coś razem, zmieniamy coś na ziemi, bo jeżeli wielu ludzi zrobi coś małego, to poruszy się coś wielkiego.